Siema ludzie, Mejo z tej strony, witam w nowym odcinku z naszej serii Pobożny Mejos, albo jak to woli Trier. Poprzednim razem udało się nam podbić co nieco, to jest aktualnie cesarzem Bawaria, więc zapewne poprosi nas o te ziemię. Trudno. No. My ci powiemy fuck you. Okej. Moment, bo coś tu się... Hesse chce sojusz. Państwo papieskie chce sojusz i Turingia chce sojusz. Państwo papieskie jest w trakcie wojny z Kastylią. No, damy sobie spokój. Jak tam nasza technologia? W miarę. Potrzebujemy krótkiego okresu pokoju, żeby odbudować naszą siłę ludzką i może ulepszyć trochę prowincję. Zobaczymy. Mamy tu jakiś fort. W Alzacji mamy nowy fort. Tu i tutaj nie ma. Okej. Okay. Mainz już nie jest naszym rywalem, no tak. O. Tuskania, co? No dobra. Tuscanio. Embargo. Yeah. Mogę mieć 30 tysięcy ludzi. O. Tylko że potrzebuje odnowić swoją siłę ludzką, bo to jest masakra. Bunty, co? Lotaryngia i Nassau. Trudno, będą bunty. Feldhats w Anglii. Właśnie, jak tam nasze stosunki? No, przydałoby się trochę poprawić. Czechy? Czechy też. Bawaria tym bardziej. Przydałoby się nasz sojusz odnowić. Więc poprawmy jeszcze stosunki z tobą. Wydawało mi się, że jak cesarz jest w trakcie wojny, to nie może żądać prowincji z powrotem. Ale może tylko mi się wydawało. Tak, wiem. Rebelianci. Nic nowego. Dobra, nawróćmy jeszcze na Nassau. Zobaczmy, jak tam wygląda świat. Zmniejszę prędkość, żeby gra mnie lagowała. Czechy, wow! Cieszę się, że jestem twoim sojusznikiem. Węgry są podbijane przez otomanów. Otomani w ogóle są u szczytu swojej świetności chyba właśnie. Co to jest za wojna? Otomani są w wojnie lig? Da fuk? Tak, po stronie katolików jeszcze, żeby było śmiesznie. Okej. Litwa, Nowogród nadal istnieje. Kastylia wchłania Aragon, więc za chwilę powstanie Hiszpania. Ciekawe. O, Toskania ma wojnę domową. Tunezja, Mamlukowie jeszcze istnieją. Otomani ich jeszcze nie wykończyli. No, Kastylia jest w Brazylii, a Portugalia nie. Okej. Okay. Za to Portugalia jest w Karaibach. Nie, to są Karaiby. Nie, dobra, są kolonią. Już myślałem, że tak wcześniej się uwolnili od nich. No dobra. Autosave.
Co by było następnym dobrym posunięciem? Może wchłonąć Palatynat? Nie. Gdy masz sojusz z Austrią. Oldenburg, Kolonia, Flanders i Hainaut. To może być dobra opcja. Pomógłbym wchłonąć Onsbruck. 6 developmentów, więc to będzie bardzo tanie. 70 autonomii, serio? Ale mógłbym wykorzystać to, że Onsbruck ma sojusz z Kolonią i wziąć Kulm od Kolonii. Jego najbardziej rozwiniętą prowincję. 13 produkcji na zbożu. Okej. Okay. O, dodatkowy dyplomata albo nowe działa. Chyba poczekam na nowe działa. Dobra. Morale naszych statków, naszej floty będzie większe, okej. Okay. Dobra. Za chwilę będzie bunt w Lorraine. Trzeba będzie sobie z nim poradzić. Teraz administracyjna. Ta technologia nam nic nie daje. Ale jest 10% tańsza. No dobra. Weźmiemy ją tylko po to, żeby ją wziąć. Flanders to sojusz. Ciekawe. Ja jesteś w trakcie wojny League, także ja nie chcę mieć z tobą sojuszu. Francja podbija Niderlandy. Ciekawe, czy to by był dobry moment, żeby się na nich rzucić. Możliwe, że to będzie nasza okazja, żeby coś wziąć od Niderlandów, dlatego sfabrykujmy parę claimów Gelre. Okej. Okay. Tuskania podbija Niderlandy. nasz następca Otto umarł. Trzy, trzy, trzy. Totalny przeciętniak. No dobra. To komu się tu zmarło? Tobie, co? Ile zarabiamy? 10. Stać nas na gościa poziomu drugiego. Ale jesteś stary. Wymieńmy cię na nowego. Zobaczymy, co dostaniemy. Limit wojska plus 10. Dobra. W sumie też trochę pomoże, bo im mamy większy limit wojska, tym mniej płacimy za nasze wojsko. Poniekąd. Okej, okay. Bundlore, Lotaryngii, czy tam jak to woli. Teraz największe kolejne ryzyko buntu jest w Nassau. Okej, okay. Pójdźmy do Trier, stamtąd będzie blisko wszędzie. Hejno, chcesz przejść, spoko. Fabrykujmy dalej claimy Breda. Ile mamy agresywnej ekspansji? 5. Ok. 2,7 rocznie. Nieźle. Szybko spada. Możemy stracić prestiż.
Tak na razie będziemy go tracić tak czy siak. Czekamy, aż się nam siła ludzka trochę odnowi. No, to może być niezły moment, żeby wypowiedzieć mu wojnę, bo żaden z jego sojuszników nie będzie się chciał dołączyć. Ale Czechy będą po twojej... Znaczy, walczą po twojej stronie w wojnie. Ciekawe. Frankfurt Sojusz. Nie. Nowe działa. Co my tam mamy do wyboru? Duże albo małe? Weźmiemy duże działa. Będziemy pod atak nastawieni kompletnie. Local tax increase. O, Lutich. Nice. Takie eventy mi się podobają. Nasze stosunki. O, Anglia przeszła na defensywny, co? Bo jesteśmy kompetytywną siłą, co? Mam 17 miejsce. Jak mogę być competing great power? Mi się wydawało, że to jest top 10. No. Mógłbym wziąć sojusz z papieżem. Ale jak skończysz wojnę, ale jak się skończy wojna League. W międzyczasie Lun i jeszcze Friesland. Zobaczmy. No, Szwecja już się praktycznie za chwilę nie będzie chciała dołączyć do ciebie. Mecklenburg też. Jak to będzie wojna między tobą a mną, to myślę, że nie będzie większych problemów, żeby to wygrać. Zwłaszcza, że ty pewnie się już pozbyłeś całej swojej siły ludzkiej. Zobaczmy. Military. No, top. O, Otomani, Francja. Niderlandy. Mogą mieć 29 tysięcy wojska, z czego mają 3 tysiące ludzi i 7 tysięcy manpowera. I 4000 najemników, czyli mają w sumie 7000, no 7000 wojska. Aha. Uuu, 16 produkcji. Nieźle, nieźle, nieźle. Okej, okay. Jeszcze ostatni claim na Friesland i weźmiemy sobie, myślę, że przynajmniej Gelre i Friesland, żeby mieć dostęp do morza po raz pierwszy w tej kampanii. A jak się uda, to może weźmiemy wszystkie te przygraniczne prowincje. Doradca zginął. Dobra. Efektywność handlu, spoko, możesz być. Uła! 5-3, ok. Mamy naprawdę dobrego generała. O, i brąz w Nassau. Brąz jest wart więcej niż żelazo. Serio? Okej. Okay. 50 dyplomatycznych czy administracyjnych? Weźmiemy dyplomatyczne.
bo nie mamy, bo praktycznie ich nie używamy. O. Podnieśmy sobie produkcję, może gdzie nie gdzie. Trade goods map mode, proszę. Luksemburg. Dobra. Skoczy nam trochę? No, 0,3 więcej. Zawsze trochę więcej pieniędzy. Chciałbym, żeby ten bunt w Nassau w końcu wybuchł. Nie mógłbym pójść na Niderlandy. O, wojna League się skończyła. Ale mimo wszystko pomoże ci tylko Brunswick, który jest cieniem swojej dawnej światłości. Dobra, wypowiadamy wojnę o Gelre. Wzywamy Czechy do pomocy. Ale ustawmy się najpierw w Klipsie, żebyśmy mieli blisko do twojej armii. Dobra, wypowiadamy wojnę. Wzywamy Czechy o Gelre. Zaczynamy szkolenie najemników. I idziemy na Utrecht. Witaj, Michadore. Jak twoja technologia? Gorsza od nas, więc mam lepsze armaty od ciebie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. O, giniesz. Nieźle giniesz. Nasz dowódca ma 5 fire, także... Dobra, najemnicy są gotowi. Wyjdziecie na Fryzland. Wy go gonić nie możecie, więc zostańcie na jego kapitolu. Czechy się zajmą Brunswickiem i to w sumie jest wojna między mną i Niderlandami. Więc powinniśmy to wygrać bez problemu. Z czystej ciekawości, ile to będzie agresywnej ekspansji? 45, trochę dużo. Ale powinno być mniej, jak te prowincje będą podbite. Ale masz ładną czapkę, dziękuję. Tak, że to zostanie odbite przez Holandię. Wiesz co? Na pół idźcie tam, pilnujcie tej prowincji. Może nawet nie na pół. O, 1000 tylko jest potrzebny. No rzeczywiście. Ładny kapelusz. Za 5 zł ze straganu, także. No, Brunswick jednak się tutaj doczołgał jakimś cudem. Wow, wow, wow. Spokojnie. Tego się nie spodziewałem. Dobra, ale ciebie blokuje fort. No. Dobra, zaatakujcie jego posiłki i w sumie odetniemy mu możliwe... A, teraz chcesz się bić, co? Wracasz na Bredę. No dobra. Pozbędziesz się moich najemników. W takim razie ja tu zostawię 1000 żołnierzy, żeby pilnowali tego i idziemy dalej.
Masz minus jeden za teren. Także, no, giniesz w tysiącach prawie, że. Wow. Dobra, wracamy. No, oni się wycofują na Brunswick, także. James Bond przed mnie wysiada? Nie rozumiem. Breda graniczy z Holandią, a mimo to nie jest odbijana. Ciekawe. Ale już Fryzland, który graniczy tylko tym przejściem, jest odbijany. Nie wiem, o co tutaj chodzi. No podbij tą jego stolicę w końcu. Okej. Idziemy na Holandię. O Boże, zaś to. Dobra. Wami się przejdziemy naokoło. Ty idziesz odbijać pewnie swój kapitol, więc nie będę ci w tym przeszkadzał. Dobra, zrobimy tak. Pójdziemy tu. Tutaj znowu zostawimy 1000 żołnierzy. I atakujemy was. Rzeźnia. Dobra. Teraz czekamy, aż się nam odnowią morale. Wy możecie już iść w sumie. A nie możecie, bo tam jest fort. No dobra. Idziecie razem z nami. Koniec miesiąca. I zajmiemy się buntem. No, witaj, Michatron. Miło, że wpadłeś z powrotem. Dobra, wy się wracacie, a was już nie potrzebujemy. Aha. Dobra, ruszcie się tu. Dałbyś mi już te prowincje? Jeszcze nie, ale dobra. Weźmiemy tylko te dwie, bo nie chcę za dużo agresywnej ekspansji. 29 to i tak jest dużo. Chociaż... dałoby radę jeszcze Bredę wziąć? 38, dałoby radę. Dobra. Ale musi upaść Holandia. Albo Brunswick musi wziąć z nami pokój. Jedno lub drugie. Mejus, kupujesz DLC do Wiedźmina Trójki. Jeszcze nie wiem. Nawet jak kupię, to i tak musiałbym zacząć przechodzić Wiedźmina od nowa na kanale. No tak średnio mi się chce. Gramy w WOTĘ po live'ie. WOTĘ. Nigdy nie grałem w WOTĘ. WOTĘ. Co to jest WOTĘ? World of Tanks? O, stracić stabilność albo spada nam efektywność handlu. Nie chcę tracić stabilności. Taka inna Dota? Okej. O docie słyszałem. O wocie? Nie. Nie obiło mi się o uszy. World of Tanks. No, no to chyba, że tak. Ale tego skrótu nie kojarzyłem.
Dobra, nie musimy się z tobą bić, bo to jest chyba już koniec tej wojny. Dasz mi jeszcze. Kurde. 4%. Dobra, dasz mi podatki wojenne i całą swoją kasę. Joink. Od razu robimy kory. Defragmentuję dyski, zostało ci jeszcze 800 giga. Okej. Okay. Friesland się buntuje, co? No dobra, trzeba się tym zająć. No, całkiem się już rozrośliśmy. Jesteśmy jednym. Nie wiem, czy nie jesteśmy tak samo wielcy jak Czechy w tym momencie. Możemy nawet doszkolić trochę wojska. Nie wiem, czy to by nie był taki zły pomysł. Jaki jest nasz limit? 40. Ok. 12, 5, 6. Czyli tak ze 3000 armat. Lubię mieć armię składającą się z 12 tysięcy piechoty, 6 tysięcy kawalerii i 12 tysięcy armat. Wtedy jeden oddział to jest 30 tysięcy ludzi, a ma takie pierdzielnięcie od tych 12 tysięcy armat. Pozdrów YouTube ode mnie. Spoko, Michadore. Pozdrawiam wszystkich na YouTubie. Macie pozdrowienie od Michadora. Metz, co? Co my tu mamy? Żelazo, więc proszę produkcję. Production. 240 punktów Friesland. Wow. No, jeszcze 1000 kawalerii. Będziemy mieć już ciekawą armię. Gelerden Revolt. Jak miło, że akurat stoimy w Gelerden. Te eventy, które teraz są specjalnie po to, żeby powstały Niderlandy i będą się pojawiać tak długo, aż Niderlandy nie znikną. Albo nie będzie tam chyba 1600 któryś rok. Także zależałoby mi na tym, żeby pozbyć się Niderlandów jak najszybciej. Możemy fabrykować nowe claimy. Brabant. Okej. Gdzie? Dobra. Tutaj mamy płótno. Co tu już wybudowane? Workshop i temple. Manufakturę moglibyśmy tu wybudować. Nasza pierwsza manufaktura. Budują się one strasznie długo. 1800 dni. Trochę to trwa. Czechy są nowym kontrolerem kurii, co? Dobra, poczekam do 50, żeby wziąć podatki kościelne. No i w Metz jeszcze możemy coś wybudować. Tu jest żelazo, więc wybudujmy weapon manufactory. Więcej pieniędzy. Pieniądze.
Kolejny claim. Ups. Został Utrecht, Holandia i Zelandia. No to po kolei. Okej. Ostatni kor jest w drodze. 10 prestiżu albo 10 oddania. 10 oddania. Okej. Dyplomata albo nowa kawaleria. Kurde. Ale jest plus 40%, także weźmiemy dyplomatę. I zobaczmy, jak tam nasze stosunki z krajami. Dobra. Tobie by się przydało trochę pomóc. Tobie też. I może jesteśmy na plus 200, wolę mieć wymaksowane improved relations. Bawaria. Chcesz sojusz z powrotem? Chcesz, to bardzo dobrze. Kto jest... Kto będzie następny? Bawaria zostanie. Dobra. W takim razie sojusz z tobą. Jesteś w trakcie wojny z Mainz. Ciekawe. Nie czyta się Zelandia, tylko Zealand. Dokładnie to jest Zealand. No dobra. Albo czytam po polsku, albo po angielsku. No. Ewentualnie trochę po polsku, trochę po angielsku. Tak jak właśnie Zelandia. Wow, znowu za długi odcinek. Dobra, wybaczcie, że znowu jest za długi odcinek, ale jakoś mam problem z patrzeniem na stoper ostatnimi czasy. Dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę, jeżeli seria się Wam podoba. No i nie zapomnijcie zostawić komentarza. Dzięki za oglądanie. Na razie.